Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Gdybym się lepiej uczył i starał, to może bym był kiedyś legendą i wtedy on by mnie zagrał. Marzyłbym oczywiście, a tak niestety mogę go tylko zaprosić. Moim gościem jest Dawid Ogrodnik. Cześć Dawid. You never know. No nie wiem, może jeszcze się zepnę, wiesz, i jakąś legendą zostanę i wtedy, wiesz, dam ci jakiś glejt na zagranie, wiesz. To, jak, to do koszałki jesteś legendą, człowieku. Właśnie, dokładnie. Słuchaj, bo jesteś na świeżo po premierze filmu Wszystkie nasze strachy Łukasza Rondudy. I Łukasz Aguta. Tak. No więc słuchaj, no jakie są te nasze strachy, Dawid? No obecne. One cały czas trwają i dotyczą, mam wrażenie, nas każdego dnia. Pytanie, na ile się z nimi chcemy mierzyć, a na ile je bagatelizować, bo te strachy mogą być bardzo albo subiektywne, ale też bardzo gdzieś tak obiektywne. No, subiektywne to są te, które dotyczą naszego życia, których sami się gdzieś lękamy i to jest wyjście z jakiejś swojej strefy komfortu albo z reasumpcji pewnych pojęć samemu w sobie, albo one są na granicy, albo gdziekolwiek. No i one zadają wiele pytań. I nie dotyczą tylko, to nie są pytania, no to są o kondycję społeczną, o swoją kondycję, o myślenie w ogóle, o społeczeństwie. W jakim miejscu w ogóle się znajdujemy jako społeczeństwo, ale też dokąd zmierzamy i jak chcemy, żeby to nasze życie wyglądało. Słuchaj, bo to się wszystko, no, ciśnienie narasta, wszystko się to jakoś tak zbiega w czasie, tak jakby w ogóle ten film Wszystkie nasze strachy pojawił się, stał się taką odpowiedzią na to, co się ostatnio działo na przykład w Sejmie, prawda? Czyli tam półtora tygodnia temu wystąpienie pana, nie podawajmy imienia i nazwiska, ale ten, który porównywał, wiesz, homoseksualistów i w ogóle, wiesz, LGBT do SA, do SS i tak dalej. I nagle ty pojawia się na premierze z tą tabliczką Nie wykluczam. Mhm. Żeby, no, bo film zajmuje stanowisko, opowiada, a jednocześnie opowiada o artyście, który jest gejem, tworzy sztukę i mieszka na wsi. Tak. I jest wierzący. Zgadza się. Znaczy, no, w tych wszystkich wypowiedziach zmierzamy do rozważenia jednego słowa, czyli tak naprawdę wolności. Znaczy, jak ona jest definiowana, jakim zjawiskiem jest i co ma na nią wpływ, a co na nią też nie powinno mieć wpływu. No, takie wypowiedzi, które są jakby z założenia karygodne, jakby uwłaczają w ogóle kondycji człowieka, ale też po prostu uwłaczają człowieczeństwu, powiedziałbym nawet więcej. Jeżeli ktoś jeszcze przy okazji jakby zasłania jeszcze swoją religijnością, no to jakby kompletnie nie rozumie znaczenia takich słów jak wolność, jak wolna wola, prawo do wyboru. Nie mówiąc o tym, że przy okazji jest zwykłym chamem. Wiesz co, bo tak się zastanawiam, co może czuć na przykład wierzący gej, który słyszy na przykład wypowiedzi, wiesz, biskupa Jędraszewskiego. Jednocześnie, wiesz, należy do wspólnoty Kościoła, nie chce być z niej wykluczany, jednocześnie słyszy słowa, które go wykluczają. No, ja myślę, że bezsilność i rozpacz i myślę, że wiele pokrewnych, trudnych emocji, które towarzyszą. Ja sam, jak słyszę Jędraszewskiego, to nawet nie używam słowa ksiądz, bo nie chcę obrażać księży, którzy rozumieją to, czym się zajmują w swoim życiu, a mam takie, odnoszę takie wrażenie, że Jędraszewski, no nie bardzo. Znowu jesteśmy, no, przy pojęciu, no, takiej zwykłej empatii, tak, czysto ludzkiej, bo to już nawet nie mówię o takim pojęciu, nie wiem, miłości czy czegokolwiek, ale takiej zwykłej ludzkiej empatii. I ja się też z wieloma rzeczami nie zgadzam, z wieloma rzeczami mam problem, ale mam wolną wolę, no, i wybieram sobie z czym mi jest po drodze, z czym nie, ale nie znaczy, że ja tych rzeczy nie rozumiem. A kiedy zaczęliście robić ten film? On był jakąś, bo wiesz, te nie, wszystkie teraz produkcje w związku z pandemią, to albo się robiło je przed, w trakcie jakoś...
ten film robiłem stosunkowo niedawno, bo on był na jesieni chyba zeszłego roku. Aha, czyli to nie był... Tak, bo potem tylko zrobiłem chyba księdza Kaczkowskiego, tak. Mhm. Czyli już ksiądz Kaczkowski, film Johnny, ale to o tym filmie Johnny, będziemy tak. rozmawiać, już jest zrobiony, tak? Tak, 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 tak. Ale powiedz mi jeszcze, słuchaj, bo jeszcze chciałem o tych wszystkich naszych strachach porozmawiać. Właśnie, jakie są na przykład twoje strachy? Czego ty się boisz? No boję się takiego, powiedzmy, albo o takich tendencjach nacjonalistycznych, jakby podejścia jakby społecznego do wielu zagadnień, nie? Tego się boję. Bo widzę, że to są jakieś trendy, które się nasilają i to nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle w Europie, no jakby podczas wyborów w różnych krajach, no to widać, że te tendencje właśnie takie prawicowo ograniczające właśnie wolność słowa, łamiące konstytucję, prawa człowieka i tak dalej, no to że to się rzeczy zaczynają dziać nagminnie i się zastanawiam w ogóle, znaczy kim człowiek się staje w ówczesnym czasie, że to nie tylko nie tylko pandemia to pogłębiła jakby takie różnice społeczne i takie odsuwanie się człowieka od człowieka, na pewno cyfryzacja w ogóle ludzkości też to spowodowała, że my się cały czas gdzieś tam oddalamy i wiele informacji traktujemy wyrywkowo i one już nie robią na nas kompletnego wrażenia, ponieważ w bardzo szybkim czasie przechodzimy od śmierci do, nie wiem, do cycków, a z cycków do kościoła, tak. Z kościoła do czegoś i te informacje... I czytamy tylko tytuły często. I czytamy tak. tylko tytuły, a jednak nasza tak. podświadomość to wszystko łapie i mówi nam, że... Znaczy, to są dwie pułapki, bo jedna jest taka, albo sprowadza człowieka do takiej właśnie maszyny przepuszczającej informacje i tylko coś, co ma bardzo duży związek z jego emocjami, jest w stanie go z tego, że tak powiem, go zatrzymać w tym bezmyślnym jakby kodowaniu siebie. A druga sprawa, jakby zaprzestania tego i skupiania się na tym, co ja chcę zaczęcia od bardzo podstawowych pytań, czego ja chcę. Ja sobie, może to się wydać irracjonalne, ale zdarza mi się, że biorę telefon do ręki i mówię, po cholerę ja chwyciłem ten telefon. Jezu, czy ja znam chcę, ten odruch. Ale to są konkretne pytania, bo wiem, tak, jak, bo zacząłem sobie z tym radzić, mówię, okej, dobra, czego chcesz, Dawid? Mhm. Chcesz teraz dowiedzieć się, co u kogo słychać, to zadzwoń do niego. Chcesz naprawdę sobie tam przepatrzeć. Czy wpaść w scrolling czy wpaść właśnie w scrolling i stracisz za chwilę 30 minut i nieraz się tak zdarza jeszcze, że wpadnę. Ale znaczy to uświadamianie sobie jakby czym to zagrożenie jest i co ze mną robi, to już jest jakiś taki pierwszy krok do takich świadomych, do świadomego decydowania w swoim życiu. Słuchaj, a może to jest tak, że za szybko zaczęliśmy się, nie wiem, przytulać i otwierać granice, nagle, wiesz, te wszystkie idee, wiesz, Unii, tego, że możemy być razem, że granice nie są ważne i nagle jakaś część, grupa, która tego jakby nie zrozumiała przekazu i chce z powrotem się zamykać. Znowu zaczynamy budować mury, znowu zaczynamy budować zasieki. Jeszcze niedawno, wiesz, mury runą, śpiewał Kaczmarski, potem runą mur... Berliński, a my znowu wiesz, zaczynamy w drugą stronę. Teraz będziemy je budować, wiesz, no. No, ale zobacz, co kwalifikuje to budowanie muru, do jakiej grupy ludzi, znaczy jakby predysponujemy, nie? No w sensie tak. Mówisz o murze berlińskim, czyli jakby konsekwencja jakby wcześniejszych tak. działań. Mówimy o jakimś kolejnym murze, mówimy, od razu nasuwa się były prezydent Stanów Zjednoczonych, który chciał tak. budować na granicy z Meksykiem i wiemy, jak to się skończyło. Znaczy, no to jest kierunek, który jest od początku niewłaściwy. Jeżeli przystępujemy do Unii Europejskiej i czerpiemy z tego korzyści przez wiele lat, to znaczy, że tworzymy jakąś relację, jakąś więź. Znaczy, postanowiliśmy być w pewnej wspólnocie, która daje nam korzyści, ale nakazuje nam pewne prawa i obowiązki wobec nadrzędnych wartości, jak praworządność, jak prawa demokracji, wolności słowa, orientacji seksualnej, religijności i tak dalej. W momencie, kiedy mnie to trochę martwi, bo oglądam te debaty zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej i miałem taką refleksję, zastanawiam, aha, czyli zachowujemy się jak taki, nie nazwałbym tego
przyjacielem, ale wchodzimy w organizację i wysysamy z niej wszystko, co się nam opłacało. W momencie, kiedy opłaca nam się to, powiedzmy, na razie ciut mniej, no bo mamy nowe drogi, mosty, szkoły, boiska piłkarskie i tak dalej, myślimy sobie, kurczę, ta kura już nie znosi tylu jajek. No to jak ona nie znosi tylu jajek, to niech spada. To do widzenia. Znaczy przyjaźń na tym polega, że kiedy nam jest dobrze. Albo najlepiej niech znosi, ale niech spada. Dokładnie, my też musimy mieć jakiś wkład w to, że jesteśmy odpowiedzialni jakby społecznie. No, jesteśmy taka odpowiedzialność, naszej państwowości. No i nie zdajemy z tego oczywiście żadnego, nie chcę nazywać to egzaminem, bo też nie jesteśmy w szkole, ale jako społeczeństwo, których reprezentantów wybieramy, ci reprezentanci jakby zabierają zupełnie inne stanowiska, ale to trzeba byłoby wejść w takie zagadnienia, dlaczego ta praworządność jest tak istotna i dlaczego nie wpuszczanie Komisji Finansów z Unii Europejskiej do naszego kraju, czy do Viktora Orbana, by trzeba było to prześledzić, dlaczego my się tego boimy. No to co dalej za tym idzie, czyli rozpatrzenie, na co idą te środki. No w wypadku Viktora Orbana większość jednak dla jego rodziny i dla firm, które są spokrewnione z nim i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba było zobaczyć, dlaczego my jesteśmy jednym z dwóch krajów, którzy tą praworządność blokują z różnych powodów. Na pewno konsekwencje wpuszczenia, uznania tej praworządności i tak dalej. No jesteśmy w ciekawym temacie, w ciekawym momencie, w którym wolałbym, żebyśmy nigdy nie byli. Natomiast ciekawe, co się wydarzy. Wszystkie nasze strachy. Komu należałoby pokazać ten film? Może na przykład prezydent Duda powinien obejrzeć, Kaja Godek powinna obejrzeć. Kto powinien obejrzeć ten film? Szkoły? Znaczy wiadomo, że wszyscy, prawda? No, oczywiście, że tak by było najciekawiej, bo film spełnia taką funkcję, przynajmniej mam taką nadzieję jeszcze, właśnie otwierania debaty, dyskusji, pokazywania różnych stanowisk i wtedy ten dialog, który mam wrażenie dzisiaj trochę nam trochę przyjmuje jakiś taki paniczny wymiar, może by znowu miał rację bytu jako coś wartościowego, coś, co i ubogaca jednych, a drugim daje refleksję i na odwrót, czego mi dzisiaj i szczególnie w debacie politycznej brakuje, bo zarówno ludzie, z którymi zgadzam się poglądowo, zachowują się tak samo jak druga strona, ponieważ nie dążą do dialogu, tylko widzę, że to są działania po części dążące do przekrzykiwania, ale też jakby w kierunku dążenia do władzy. A myślę, że dla wielu taką wartością byłoby jakby odrzucenia tego, otarcia się z tego. Przecież reprezentuję takie wartości, nie obchodzi mnie, co oni obchodzą, tylko kto jest za tym, niech idzie z nami. Czyli najfajniej by było, gdyby wygrał kiedyś kandydat, któremu nie marzy się władza. Czyli na przykład miałby w podstawie, że mi się nie marzy władza i wtedy by dostał władzę i nagle by się okazało, że on by byłby ten najbardziej... No i tacy ludzie nie idą do polityki. No właśnie. No i to jest najgorsze, jednak... nie? Bo... Słuchaj, zobaczymy. Zapraszamy na seans. Niech przyjdą wszyscy i się zmierzą ze swoimi strachami. Natomiast w ogóle dzięki ci bardzo, słuchaj, za przeniesienie mnie w moje lata mojej młodości, czyli w lata 80. Mówię o Najmro, czyli historia naszego złodzieja, ale też przede wszystkim jakiegoś takiego Batmana, który uciekał ze wszystkich możliwych. Słuchaj, bo ty się urodziłeś w którym? 86? 86, tak. To ty nic nie pamiętasz z czasów, chciałem powiedzieć bikiniarskich, ale to już 60 by były, nie, z czasów cinkciarskich, z czasów giełd samochodowych, także to, wiesz, dla ciebie to już w ogóle wiesz, było trochę wejście... Trochę pamiętam, bo jednak te giełdy samochodowe, no jeszcze jednak długo przetrwały, tak samo jak bazarki z kasetami. Potem płytami CD, no to jednak ja je jeszcze dosyć mocno pamiętam. Nawet pamiętam w mojej niemałej średniej miejscowości, jakim jest Wągrowiec, pamiętam nawet ostatni Peweks, który stał na... Był Peweks w Wągrowcu? Tak, był. I kupiłeś sobie coś w tym Peweksie? Wiesz co, nie, ale kiedyś tak z ciekawości, bo w takiej wyobraźni dziecka...
jakim wtedy byłem, ten peweks urastał do jakiegoś symbolu. Ja nie wiedziałem, co tam się dzieje, ale miałem takie, przechodząc koło niego, zawsze bałem się tam wejść, bo to się kojarzyło, ja miałem, dzisiaj to tak z perspektywy czasu oceniam jako, że miałem takie odczucie, że jakbym wchodził do Stanów Zjednoczonych. Jakby tutaj była granica mojego poczucia bezpieczeństwa i że tam się dzieje. Pamiętam te pojedyncze pary jeansów na półkach, jakieś pojedyncze produkty i bardzo mnie to zastanowiło, dlaczego tych produktów tutaj jest tak mało, jak na moim bazarku jest pełno ciuchów, tak, jest pełno kaseciaków. Nie wiedziałem wtedy, że jeszcze metka coś znaczy. Bo to był zdaje się okres podróbek i ty już widziałeś te takie Levi'sy, które przychodziły Tajwan czy przez Chiny. Tak, pamiętam ten PWX właśnie wypełniony i taką też granicę, jak wchodziłem i kupiłem sobie sneakersa za jakieś dolary, który wysłał kolega dziadkowi, wiesz, jego były żołnierz z AK, wiesz, wysłał mu, ja sobie kupiłem sneakersa, wiesz. Wow. I to tylko tyle było. Ale słuchaj, jak się podobała w ogóle zabawa w te lata 80., wiesz, czyli pościgi, chyba, no tak, bo Polonez ciebie gonił, wiesz, w ogóle udało się takie auto gdzieś znaleźć jeszcze na kodzie? Tak, pewnie, no jest pełno, wiesz, jest pełno wariatów, które się tym pasjonują i się tym zajmują, więc to była pod wieloma względami niesamowita przygoda, chociażby tym takim motoryzacyjnym. Ja bardziej jednak jestem motocyklowy. Był też motocykl, jest. Jaki to był motocykl? SHL-ka jakaś, WS-ka? Nie pamiętam, to WS-ka nie była, nie pamiętam, ale wiem, że z tłumikiem Mikuni. Tłumik Mikuni, dobrze, to już specjaliści sobie wygooglują. Tak, no ale ta przygoda od początku zapowiadała się bardzo ciekawa. No, taki czynnik ludzki po pierwsze, no bo on jest decydujący na samym początku, czyli inteligentny, wiedzący, czego chce reżyser. Forma filmu, czyli zagadnienia kinematografii, inspiracji takiego studia Marvel, czy Game Richim, czy takimi filmami jak Wilk z Wall Street, czy Catch Me If You Can, więc to była taka super zabawa. A z drugiej strony dla mnie już tak czysto formalnie, znaczy praca z obiektywami takimi szerokokątnymi, jakby bliska obecność kamery, znaczy coś, czego do tej pory nie robiłem. Okay. Czyli taka nauka trochę innego. Masz trochę z twojego warsztatu czegoś tak, się dowiem. Tak. No czyli to jest zbliżenia na oczy, jak bliskie podejścia pod kamerę, zatrzymywanie się, to wszystko bardzo szerokie obiektywy, które stały bardzo blisko, więc dla mnie taka nauka jednocześnie nauki takiego jakby poczucia bezpieczeństwa i braku strachu, bo jednak tak blisko kamery nigdy nie stałem. Nie mówiąc oczywiście o zbliżeniach, no ale to wtedy wyłącza się ten jakiś taki lęk, strach, czy jakieś nerwy, no bo to przeważnie jest zbliżenie na rękę, na oko i tak dalej. A tutaj jednak widzisz wszystko, jesteś bardzo blisko tam jest człowieka. Jedno ważne zbliżenie na twoją rękę, no ale to nie chcę jakby spoilerować. Tak, na rękę. Tak. Ale tych ujęć takich, które były, czy cały pościg na komisję samochodową, on był kręcony w mastershocie na wielkim wysięgniku 200 metrów do przebiegnięcia. Latające samochody. Latające samochody, ale zwolnienia, jakieś tam jakieś takie triki filmowo-reklamowo, no to było ciekawe rzeczy, bo ich nigdy wcześniej nie robiłem. No. A jakim autem uciekałeś, słuchaj, bo jak cię Więckiewicz gonił, to... Jak mnie Więcol gonił, no to już byłem to Polonezem. No i jak tam z tą skrzynią biegu, bo Clarkson strasznie wyśmiewał Poloneza, uważał, że to jest najgorsze auto jakiekolwiek, nazywał to jakąś tam zemstą Breżniewa, komunistów, no strasznie zjechał naszego poczciwego Poloneza, mój też siedził Polonezem, pewnie się w grobie przewraca Staszek, natomiast jak ta skrzynia biegu wchodziła, dało radę coś wycisnąć, no ile tam pojechałeś tym Polonezem? Co tego nie pamiętam, ale najlepiej się driftuje Polonezami albo BMW-cą. No, jak mieliśmy szkolenia, to tymi BMW-kami, że mieliśmy jakichś takich ludzi, którzy się naprawdę profesjonalnie zajmowali wyścigami. I jakby ich pasja, ile trzeba spuścić powietrza na tyłu, ile dopompować z przodu, żeby on jak najlepiej driftował. No wiesz, to są jakieś jaja, no ale było, no była ekstra. Ale podejrzewam, że dostaje się
jakiegoś takiego wypasionego poloneza, który... Tak, one były jakoś tam tuningowane, żeby porządnie chodziły. Zresztą widać to na efekcie, że tak powiem, filmowym. No. A powiedz mi sobie, czy lubisz to w swoim zawodzie? Wyobrażam sobie, że tak, że na przykład możesz znaleźć na przykład odtrutkę na, po rolach trudnych nagle znajdujesz sobie, bo może sobie nawet tak to serwujesz. Dobra, teraz zagram sobie w komedii, żeby trochę odpocząć i sobie wyzerować mózg. Czasami tak jest. Czasami się tak zdarza, nie ukrywam tego, że po jakichś takich trudnych rolach i tak się wtedy zdarzyło, że jak Mateusz przyszedł tą propozycję, mówię, okej, dobra, teraz jest czas, a jak jeszcze zobaczyłem... A byłeś po jakiej roli w czasie? Teraz uwaga, Dawid sprawdza wszystkie swoje, szybko skroluje pamięć. Nie pamiętam, co to było, nie wiem, to było jakoś... Aha, to było Ikar, legenda Mieczysława Kosza. To skończyłem Ikara i jakoś miałem 4 miesiące do przygotowania się do Najmrockiego. Ale wiedziałem, że to będzie super przygoda i taka była. To jest, wiesz, to niewiarygodne, bo... Poza tym, że chcieliśmy zrobić kino na wskroś w stylistyce amerykańskiej. To się w dużej mierze udało, jednak okazało się... Kino z Peweksu. Kino z Peweksu, tylko okazało się, że tych dni powinno być tyle, ile w kinie amerykańskim, żeby uzyskać ten sam efekt, czyli ale rozumiem, warunki, to... warunki zostały polskie, efekt miał być amerykański. To mi Tomek Kot kiedyś opowiadał, że przychodzi już tam po filmie do reżysera i mówi, no ale mówiłeś, że to będzie takie, a co wyszło? No. Tak bywa. Nie, tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze się dobiłem na Najmro i wszystkim polecam, bo jakby ten film rzeczywiście jest... Taka anegdotka mi wyszła, no bo kiedyś producent do mnie napisał długiego maila, że będzie nowa technologia wykorzystywana, że przyjdzie taki sprzęt amerykański, który robi turbulencje w samolocie i to będzie się wszystko tak poruszało w powietrzu i tak dalej. Ale zaraz, do Najmro? Nie, do innego filmu. No i potem mówię, kurde, super, jaram się tym, że wezmę w tym udział. Przyjeżdżam na plan, wjeżdża tir z plandekom, dziury w ziemi, kłody położone i takie były realia. Mówię, ja ci teraz powinienem pokazać tego maila o tej najnowszej technologii. No, zostaliśmy jednak w PRL-u. No wiesz, no marzenia versus... Słuchaj, ja ostatnio gdzieś na planie widziałem, jak robi się kałuże, wiesz, i że strażacy przyszli i zrobili kałuże i tak sobie pomyślałem, wiesz, cała ekipa przyjechała i robiła kałuże w parku, taką dwumetrową kałuże. Wiesz, się tak zastanawiałem, i naprawdę do tego była straż pożarna używana. I tak sobie pomyślałem, jak ci potem strażacy, jaką mają rozmowę, że na przykład co tam, ja zgasiłem 3 pożary, co, ja byłem na filmie, robiłem tam komuś, wiesz, na przykład Więckiewiczowi kałuże, wiesz co chodzi. No tak. Wiesz, jednak się kończy, że jest na koniec taki szlauch i wiesz, oni wylewają kałuże i pilują i budy, żeby ona, wiesz, się nie rozlała. I to jest... Tak, ona też wysycha, nie? Więc trzeba ją co chwilę podlewać. To są FX, wiesz. Tak. Słuchaj, właśnie chciałem porozmawiać o filmie Ikar, legenda Mietka Kosza, bo to jest niewiarygodne, jak to jest możliwe, że niektórzy dowiedzieli się o istnieniu wspaniałego pianisty Mietka Kosza dopiero jak film się pojawił. To jest strasznie niesprawiedliwe. No tak, no oczywiście, że tak. No, na tej niesprawiedliwości to życie to weryfikuje, no bo ilu mamy malarzy, ilu mamy pisarzy i wielu innych twórców, którzy za życia nie byli doceniani. Czy chociażby, czy po latach powstaje nagle odkrycie, tak jakby chociażby Sugarman i paru innych, więc to jakby do tego nic nie mam, bo to życie to jakoś tak to tworzy. Ja sam, będąc gdzieś za pan brat z jazzem na co dzień, kompletnie nie wiedziałem o istnieniu takiego człowieka w Polsce. Oczywiście przeglądając historię polskiego jazzu, czyli tak naprawdę od festiwalu w Sopocie w 68, poprzez Komedę Ptaszyna Wróblewskiego i paru innych wspaniałych muzyków, to nazwisko, czy Jacka Ostaszewskiego, to nazwisko przepadło, bo nawet w tych książkach, czy o komedzie, czy jakby w historii jazzu, jakby ja się nigdzie nie natknąłem, czy nawet będąc w szkole muzycznej, abyśmy taką ekipą mocno jazzującą, ja się na to nazwisko nie natknąłem. Nawet mój współlokator, który jest pianistą jazzowym po części, nigdy nie wspomniał tego nazwiska. Jak rozmawiałem z Leszkiem, on mówił, że w jego świadomości to nazwisko istniało i to dosyć mocno. No, natomiast z Leszkiem Możdżerem, tak? Tak, z Leszkiem Możdżerem, tak. Ale pomógł ci podobno jego stołek, tak? Leszka Możdżera.
Tak, bardzo mi to pomogło, ponieważ jak pojechałem do Leszka i rozważaliśmy różne tam rzeczy związane z muzyką w filmie, żeby pogodzić jakby tą warstwę jego pomysłu z tą warstwą emocjonalną, którą mnie chodziło wtedy. I rozważaliśmy jakby różne wykonania, bo ja miałem tą przewagę, że wiedziałem mniej więcej co, jak jest możliwe jakby do zinterpretowania pod względem kamery i możliwości, że tak powiem, kamery do uwiarygodnienia paru momentów, które były dosyć kluczowe. Aleszek natomiast szedł za uczuciami i za tym ten, no ale tu jakby współpraca układała się wyśmienicie. Ja tego mówię, że mówię do Leszka, że kurczę, mam problem, bo zobacz, tu jak siedzę, to jak sobie nagrywam, mam trochę za wysoko ręce, tutaj ten, mówię, a na czym ty siedzisz? A ja siedziałem dokładnie na takim bardzo podobnym krześle na kółkach, jak mam tutaj. Krzesło z Radia Z tam było, kurczę. Było krzesło z Radia Z, to mówi, słuchaj, tutaj masz, bierz ten stołek mój pod rękę i ten, bierz go ze sobą i pozbędziesz się tych problemów. I pomógł, tak? No tak, dlatego wcale się nie dziwię Kobayashi na konkursie chopinowskim, że zmieniała to siedzenie, aż w końcu będzie dobre, no bo właśnie, to jest bardzo istotna sprawa, no. Kobayashi, ale oczywiście nie mówimy o skoczku narciarskim Kobayashi, nie. To jest absolutnie nie rodzina, tylko pianistka japońska Kobayashi. Ja nie wiem, czy wiesz, że też jest podjąć spisek, że Polak nie wygrał. Też się dowiedziałem, że były takie głosy, że był spisek, że Polak nie wygrał, bo przecież konkurs chopinowski zawsze mówi, Polak wygrał. No tak, no. Ten łany zbóż. Słuchaj, ale wiatru buszującego w naszych polach, na łąkach, żytem. Tak. Słuchaj, a chciałem się spytać o jaki znalazłeś sposób na zagranie niewidomego pianisty? Sposób, to tak głupio powiedziane, bo to trudno. Czy wyobrażasz sobie, że nie widzisz, czy masz jakieś szkła kontaktowe? Wiesz, jak to sobie pomóc? Nie, to jest bardzo bliskie. Ja się praktycznie, przyznam się szczerze, że prawie w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, ponieważ zauważyłem, że ja sam widząc, wielokrotnie będąc w jakichś emocjach, nie wiem, trudnych, moje spojrzenie się bardzo zawęża. I dopiero potem mówię, kurczę, no nic nie widziałem, praktycznie miałem ciemno przed oczami i w ogóle nic nie pamiętam, więc jakby z tego skorzystałem i przy okazji miałem takie poczucie cały czas właściwie, jakbym nie widział, mimo że miałem otwarte oczy i te okulary faktycznie pomagały, no to miałem cały czas takie poczucie, że nie wiedziałem, gdzie jestem mniej więcej, byłem zorientowany w przestrzeni, ale nie miałem takiego poczucia, że korzystam ze wzroku i wydało mi się to w jakiś sposób naturalne i nie poświęcałem temu praktycznie w ogóle czasu, ale miałem też to doświadczenie, że kiedyś do spektaklu w Teatrze Starym w Krakowie, Brand Miasto Wybrani, przez miesiąc chciałem zagrać postać chłopca niewidomego i odbywałem taki miesięczny trening z mężczyzną, który mnie uczył tego, w sensie jak słuchać przestrzennie, jak widzieć, chodził ze mną po Krakowie i z całą ekipą ludzi, aktorów i uczył nas takiego słyszenia przestrzennego, jak osoby niewidome, gdzie jestem, gdzie się znajduję i potrzebuję. W Krakowie po Hejnale zawsze jest się łatwo zorientować. Też, ale to są różne takie akustyczne możliwości. No wiesz, są ludzie niewidomi, którzy spokojnie się poruszają po mieście bez laski, bez psa, jeżdżą na rowerze, są też tacy, którzy jeżdżą normalnie. Ale poczekaj, naprawdę tacy niewidomi całkowicie, tak? Poznałem, na przykład w Warszawie jest chłopak, który ma swoje studio nagraniowe, którego serdecznie pozdrawiam, który nagrywa, prowadzi studio, tak jak twoi koledzy realizatorzy tutaj, który jest absolutnie niewidomy. I on ze mną zbiega po schodach, pali fajkę, ja z nim gadam i mam cały czas takie podejrzenia, że mam ochotę zrobić jak taki idiota, wiesz, pomachać mu przed oczami. On trochę cię wkręca, coś, tak. I on tutaj rozmawia przez telefon, SMS-y mu są wyczytywane do ucha w jakimś tempie. I on wszystko rozumie i nagle on podłącza kabelki, pyta się, czy ma i tam przesunąć coś tam w studio, wiesz, i tak dalej. Robi mi kawę. Tak. I ja mówię, ale jakby ty widzisz, on mówi, nie, kompletnie nie.
Bo ty inaczej zagrałeś niż, w inny sposób znalazłeś na to niż, no, ta rola na przykład Pacino w filmie Zapach kobiety, prawda, czyli nieruchome oczy. Tak. Sam się zastanawiałem, czy na przykład to by może szkła kontaktowe, że on po prostu nie wiedział, czy on po prostu miał ten taki sposób, że patrzy w jednym kierunku, prawda, jakby takimi nieruchomymi oczami. To u ciebie inaczej to. Tak, bo ja się długo zastanawiałem, szukałem inspiracji, która... Nie odrzucałem wcale takiej realizacji, bo oczywiście ten film zobaczyłem po raz kolejny i nie odrzucałem takiej możliwości. Natomiast zobaczyłem dokument o osobach niewidomych i niedowidzących. To jest dokument nie Klausa Kińskiego, tylko, bo to aktor, ale on z Herzoga. Wernera Herzoga. Wernera Herzoga. I tam były dwie osoby niedowidzące, chyba też niedosłyszące. No jakaś taka kompilacja przykra dosyć, ale bardzo urzekła mi ich rozmowa, jak one rozmawiały i te oczy tak swobodnie one sobie żyły jakby swoim życiem. I to mnie jakoś tak szalenie zainspirowało. Wtedy zadzwoniłem, pamiętam, do reżysera, czyli Macieja Pieprzycy i mówię: Maciek, słuchaj, znalazłem coś takiego, szalenie mnie to zainspirowało. Ja włączę kamerę i ponagrywam parę wersji, spróbuję się tego nauczyć i ci wyślę i zobacz, czy to ci pasuje, czy szukać czegoś innego. I on zobaczy, mówi, że super, że musimy kombinować, tylko... Oczywiście mi to sprawiało kompletny dyskomfort, bo dużo bezpieczniej czułem się, jak miałem założone jednak okulary, ale okej. Okay. Słuchaj, teraz mierzysz się z kolejną legendą, z legendą księdza Kaczkowskiego, Jana Kaczkowskiego. To za rok będzie premiera, tak? Myślę, że tak. Za rok będzie premiera i no w ogóle lubisz takie konfrontacje z legendami, wiesz, bo to jest tak, że oni są taką własnością trochę zbiorowości wszystkich i zawsze ludzie wtedy dopasowują, wiesz, swoje odczucia, jak ich widzieli. To jest trudne zadanie, bo trochę masz taki ciężar na plecach wtedy. Nie, absolutnie nie mam żadnego ciężaru. Nie ma, bo ja uprawiam konkretny zawód, który ma pewne... To mi się podoba. Pewne... Byłem pewien, że powie, że mam duży i tak. Nie, absolutnie nie. Ja nawet mam taki dysonans w sobie trochę i próbuję go trochę zmienić. Nie wiem, czy na razie tak się przyglądam i badam, bo ja od razu zrywam kontakty jakby z ludźmi, z którymi tworzyłem jakąś relację przez jakiś czas. I jakby totalnie się od tego, że tak powiem, odsuwam od tematyki, którą poruszałem wcześniej. Oczywiście potem mam jakieś refleksje, jakieś wspomnienia i powidoki, często bardzo przyjemne i takie miłe, bo to są często bardzo wzruszające rozmowy i tak dalej. I się zastanawiam teraz, czy ja bym chciał do jakichś wrócić, albo chciałbym coś zmienić, na przykład prowadzić teraz jakąś relację, którą nawiązałem. Wiesz, to są ciekawe tematy, ale nie mam absolutnie żadnej odpowiedzialności. Odpowiedzialność mam co do swoich obowiązków i do funkcji, jakie spełniam w swoim życiu, czyli byciu ojcem, potem dopiero bycia aktorem. To jest rola numer jeden. No to jest najważniejsza moja rola i najbardziej satysfakcjonująca z dotychczasowych. Ale powiedz mi sobie, bo dlaczego warto zrobić film o księdzu Kaczkowskim? No to jest takie pytanie trochę... No, z wielu powodów. Z takich powodów czysto ludzkich, przypomnienia sobie o godności człowieka i o wartości człowieka, o przypomnieniu sobie o takich wartościach jak sumienie, moralność, etyczność w życiu. To nie tylko rzeczy związane z przybliżaniem sobie choroby, jak ją oswoić, jak ją zrozumieć, jak do niej podejść pod względem, pod takimi aspektami czysto ludzkimi, jak oswajać emocje i tak dalej, ale to też cały szereg zagadnień związanych z medycyną. To jest niesamowita wiedza, będąc bioetykiem, potrafił prowadzić spotkania w sposób wyjątkowy, uświadamiając ludziom, jak wiele stres i ich funkcja, że tak powiem, w życiu codziennym zabiera im takiego zwykłego ludzkiego patrzenia na drugiego człowieka. Tylko nie rozbieramy się, tylko proszę się rozebrać. I to są rzeczy. To są takie podstawy, jak zapukanie do pokoju, czyjś,
poczekania, że proszę wejść, nie wchodzenia jak do swojego, bo ktoś dzieli nagle swoją prywatność w trudnym dla siebie okresie życia, ale też takie oswajanie się ze śmiercią, jak my w obliczu czyjej śmierci możemy się godnie zachować, możemy się zachować jakby zgodnie ze swoimi emocjami, ale też w myśleniu takim co do najbliższej osoby, jak jej dać wsparcie, nie obiecując jej niczego, jak być blisko z nią po prostu, jak ci mówić, tego nie mogę ci obiecać. Ale co mogę ci dać, to jestem z tobą, nie opuszczę cię i będę z tobą do końca twoich dni. I kocham cię. Czego się dowiedziałeś o nim w trakcie pracy nad tym filmem? No wielu tych rzeczy, o których wspominam. Przez jakiś czas żyłem życiem Jana i one było bardzo intensywne. To jest coś, za co go podziwiam. To jest taka umiejętność, która jest bardzo trudna. Myślę, że nie tylko w moim życiu, ale w życiu wielu ludzi. To jest taka umiejętność mobilizowania siebie samego. Znaczy dawania z siebie jak najwięcej. W małych rzeczach, w większych i w tych największych, które na pierwszej linii frontu, czyli wiesz, no, prowadząc to hospicjum puckie, imię ojca Pio, wiesz, no stykał się na co dzień już z takimi historiami, no, ostatecznymi, prawda? No tak, no wiesz, no to ta nauka jest, no jakby na wielu poziomach, no to jest takie zmierzenie się, to jak mówiłem, wracam do domu po takich zdjęciach, jednego dnia jestem przy trzech czy czterech śmierciach i cały weekend właściwie siedzę w pokoju czy w kuchni, i redefiniuje swoje życie, no, wobec takiej bliskości życia. Ktoś się pyta, jak spędziłeś weekend? Mówię, no siedziałem w kuchni cały weekend i zastanawiałem się w ogóle, jak żyć, jak to moje życie ma wyglądać z dalszej perspektywy, wiesz, no bo to są takie rzeczy, które jeżeli podchodzisz do nich naprawdę, no to one cię zajmują, zatrzymują cię na dłużej. A o Janiem to mógłbym, wiesz, rozmawiać przynajmniej parę dni, bo to tak jak mówię, no bycie chociażby z różnymi wariantami odchodzenia i nagle też takiej umiejętności. Miałem taki przypadek w filmie, gdzie no nie byłem w stanie pomóc osobie odchodzącej, bo ten strach, lęk... Czyli w roli, tak? Tak. Ale to jakby rola tutaj nie ma nic do rzeczy, bo ja udzielam jakby swoich emocji i jednocześnie mam refleksję też w trakcie, nie? Więc ja na przykład wyszedłem i jedyne, co powtarzałem, to, że nie jestem w stanie mu pomóc. Nie byłem w stanie pomóc drugiemu człowiekowi odchodząc, widząc jego cierpienie i jego strach. Robiąc wszystko, czego zostałem nauczony, co wiedziałem o Janie i tak dalej, cały szereg zakresu wszystkich działań, proszę oddychać, proszę ten, proszę tutaj, czy jak boli, wiesz, i tak dalej, przytulenie, wszystko. I nagle czuję, że i tak nie podołałem. I teraz zaakceptowanie tej bezradności też było jakimś elementem dla mnie, który wyniosłem z tego filmu, takiego elementu jakby dorastania, nie? I takiego elementu... Jak reagujesz, Dawid, w takich momentach, nie wiem, no są łzy, czy... No jasne, no jest pełen wachlarz emocji, no bo ja wszystko idę, liczę, że nie umiem pomóc. Z jednej strony ktoś, kto jest gdzieś blisko mnie, rozumie, że to jest trudna dla nich też moment, bo pewnie mają ochotę mi powiedzieć, Dawid, to jest film, i ten pan już wstał, a ja jednak na jakiś czas zostaję z realizmem tej sytuacji, nie? I wtedy sobie wracam, mówię, dobra, okej, no tak, a jednak na długo zostaję z tym wspomnieniem, nie? Bo ono jest nagle i trudne, i trzeba działać szybko. Ja tam miałem, wiesz, jakiś miałem scenariusz, że ja siadam przy gościu, czytam mu Pismo Święte i ja zaczynam czytać i widzę, że facet jest w totalnej rozsypce, znaczy to są ostatnie chwile jego życia. Ja co mam się zajmować Pismem Świętym i czytaniem Święty Piotrze, Pawle, módl się za nami, wiesz, gdzie facet potrzebuje interwencji, trzeba było wszystko to odrzucić i po prostu wykorzystać całą wiedzę, jaką nabyłem o Janie i wiedzy i po prostu improwizować tą scenę, ale zwoje mi się paliły, nie? Dawid, mocne. Johnny, to ten film w przyszłym roku będzie o księdzu Kaczkowskim. Na razie wszystkie nasze strachy. Ja teraz tak krótko bym zrobił się taki, żeby to trochę, wiesz, tą sytuację tak
Jezu, czy ja mogę w ogóle użyć słowa rozmasować, ale ponieważ to, co powiedziałeś, tak mocno otrząsnęło, że chciałem teraz właśnie takie banalne pytania ci zadać, bo na wieść o tym, że będziesz rozgrzał się internet i uwaga, pierwsze pytanie, co cię ostatnio rozśmieszyło? Co mnie ostatnio rozśmieszyło? Znaczy, to na pewno rozwala mnie cały czas moja córka, ale nieustannie, no ona co chwilę coś takiego śmiesznego zrobi, że mnie opieprza o to, że tata nie śmieje się ze mnie, mówię, nie śmieje się z ciebie. Tylko z tego, co, jak to zrobiłaś. Co zrobiła ostatnio? Nie pamiętam już tak szczegółowo, ale to jest cały czas coś. Ona tak jak ktoś czasami coś powie, albo coś zrobi, coś chce wymusić, tak. Ja po prostu jestem totalnie położony. I... Uważaj, słuchaj, czy zacząłeś już kupować prezenty na gwiazdkę? Oj nie myślałem jeszcze o tym. A słuchaj, uwaga, teraz dziwne. Gdybyś wychodził do ringu, to do jakiej piosenki? No chyba do tej klasycznej, nie? Nie, tak, poczekaj. Tak. Do tego. A, okej. Z Rockiego. Z Rockiego, tak. W porządku. Najdziwniejszy. Ja chyba w ogóle co innego zanuciłem, ale to tak, ja tak nucę, że i tak myślą wszyscy, że to może być ta melodia. Albo do... Nie wiem, czy dobrze wypowiem tą nazwę, Czeka Maggioni. A, no właśnie, Sancheza. To ja chyba teraz spróbowałem. Tak, to jest co innego. Dobra. Najlepszy kumpel z podstawówki. Najlepszy kumpel z podstawówki? Boże, to było tak dawno. To wiem, że już się nie kumplujecie, bo to jest drugie pytanie. Nie kumplujemy się, ale ja chyba nie byłem takim typem, który miał najlepszego kumpla. Słuchaj, powiedz mi jedną rzecz, bo powiedz, jak sam, czy oglądasz, wiesz, bo co sądzisz o tych takich, teraz takich, wiesz, naj serialach, które się, czy na przykład oglądasz Squid Game? Jeszcze nie. Nie. A na przykład Bo oglądam Sukcesję. A, okej. Okay. I to cię luzuje, rozumiem, tak? A słuchaj, The Office Polski, widziałeś? Nie, ale jestem, wczoraj próbowałem, ale jakoś tak nie mogłem wpisać hasła do aplikacji i tak się poddałem, ale od 3 dni zamierzam zobaczyć i dzisiaj najprawdopodobniej w hotelu zobaczę. Dzisiaj w hotelu, bo dzisiaj w Wrocław. Kogo widzisz w lustrze? Człowieka. O co Szymon nie spytał? O wiele spraw. No to jeszcze przyjdziesz kiedyś wobec tego. Słuchaj, bardzo dziękuję za wywiad, Dawid. Dzięki Wielkie bardzo. Dzięki. To był wywiad Szymona Majewskiego. Nie mam pytań. Słuchaj zawsze w niedzielę w Radio Z i na player radioz.pl.